Witam was serdecznie w kontynuacji gry Alien Shooter. Ostatnio zakończyliśmy grę przy trzecim poziomie. Na koncie mamy 800 złota. Więc nie możemy nic na razie kupić chyba. Nie, nie możemy. To zakupimy sobie amunicję do shotguna. Okej, tak nie za dużo, bo pewnie i tak zdobędziemy więcej amunicji. Więc kontynuujmy. No i to co ostatnio. Możemy sprawdzić skróty klawiszowe. Lecz ja nie potrzebuję. Szukamy włącznika światła. Jak sami widzicie, jest ciemno. Na szczęście się odnalazł. Tutaj trzeba uważać, bo można niechcący zginąć. Kiedyś pamiętam, już tak raz ginąłem. Poszedłem zbyt blisko ściany i wybuch mnie zabił. Zbieramy pieniądze wszystkie, które możemy. No są cenne. Okej, tu nie możemy wejść. Rozwalamy wszystkie beczki. Okej, lecimy dalej. Pewnie za chwilę wyskoczą nam potworki, tak mi się wydaje. Zrobiliśmy sobie przejście, żebyśmy mogli wejść. Zbieramy. Tak jak mówiłem, amunicji jest dużo, jest shotguna. Tego też nie chciałem dużo kupywać, żeby nie marnować pieniędzy. I jak widzimy, u góry mamy bombę, więc będziemy myśleć zapewne gdzieś podłożyć i wysadzić naszych obcych. Okej, mamy już potworki, więc zabijamy je. O, ale leciały niespodziewanie. Więc nie zauważyłem ich. Widzimy, te żółte potwory są już mocniejsze. Z biegiem czasu będą naprawdę jeszcze lepsze. Oj, uciekamy stąd. Szybko, uciekamy! Bobem wpadł w zasadzkę. I by było, dopiero. A nie chcę marnować życia. Chcę mieć na później. Ponieważ później będzie o wiele ciężej. Teraz i tak jest łatwo. O! Kurde, ile ich tutaj jest? Patrzcie u góry. Tak na razie to jest mało. Bo później jak się rozkręcą, to... Wolelo! Okej, zbieramy życie. Chciałem ich wysadzić za pomocą beczek, ale... niestety nie mogę. Trzeba uciekać. O, skończyła nam się amunicja do shotguna. No nic, trzeba sobie radzić jakoś.
Mamy mało życia, musimy teraz uważać. Ale u góry na szczęście jest życie, więc też ostrożnie rozwalamy wszystkie beczki, tam butle. Okej. Zbieramy amunicję. Życia mamy full. No to już klamka sobie zbytnio nie radzi. Okej. Mamy kamizelkę. Jeszcze większy. Deszcz się przyda. Okej, zmieniamy nasz odmiana. Lecimy dalej. Aha, więc tutaj będę musiał podłożyć bombę, tak? Na pewno przy tej strzałce. Jak widzimy, pojawił nam się boss tej mapki. No boss, taki mini boss. Ten niebieski właśnie, on co tu za mną leci. Staram się go zabić, ale nie jest to takie łatwe. W końcu to jest boss. No lecz raczej za chwilę go zabijemy. Już go chyba zabiłem, tak? A nie, jeszcze nie. Okej, teraz. Okej, bierzemy amunicję jeszcze. No i dalej, dalej, podłożyć bombę. No, myślałem, że ci ludzie są lepsi, ale wygląda na to, że wcale nie są. Padają tak samo jak te małe zielone. No cóż, gramy dalej. Szybko lecimy, podamy bombę i uciekamy. Okej. Super. Mamy amunicję, lecimy dalej. Teraz trzeba sprzątnąć prawy teren, tak jak mówiłem. Chyba jest właśnie. Okej, no zakończyliśmy misję, ale jeszcze sobie przejrzę mapkę. Tam pamiętam, że na dole były jakieś pieniądze. Więc zobaczymy, czy teraz nam się tam odblokowały drzwi. Okej, to tutaj, tak? W sumie nie wiem, jak tutaj wejść. Karty nic nie ma, żeby otworzyć drzwi. Okej, nie będę się męczył już z tymi drzwiami. Dzisiaj pokrótce tak chciałem wam zaprezentować trzecią misję. O, dziękuję tym, co oglądali, za obejrzenie mojego odcinka. No i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć.